Obserwując swoje nogi, możemy zauważyć różne niepokojące objawy i trzeba temu przeciwdziałać. Jasne, pomoże specjalista, ale co w warunkach domowych? Czy możemy, czy powinniśmy obcinać paznokcie, zakładać skarpetki złuszczające na skórek, używać tareł, używać kamienia do stóp? Zdecydowanie to odradzam. Nie używajmy żadnych ostrych przedmiotów w obrębie własnych stóp. Pamiętajmy, chorujemy na cukrzycę, mamy zaburzenia czucia dotyku, bólu, temperatury. Nie ingerujmy w nasze stopy. Nie używajmy ostrych przedmiotów. Pozwólmy doświadczonemu podologowi zająć się naszymi stopami bezpiecznie i skutecznie. Usunie naskórki, usunie zrogowacenia, przytnie prawidłowo paznokcie. Zrobi to bezpiecznie, bez obrażeń naszej stopy. Potencjalne źródła zakażenia, jakimi są urazy przy własnoręcznie wykonywanych zabiegach w obrębie stopy, mogą prowadzić do rozwoju trudno gojących się ran, a chcemy temu zapobiec. Osoby chore na cukrzycę nie powinny ograniczać się tylko do miejscowego zajmowania się swoimi stopami. Zwróćmy uwagę na holistyczne podejście do procesu leczenia. Zajmijmy się swoim zdrowiem, swoim organizmem jako całością. Uprawiajmy sport w miarę swoich możliwości. Róbmy ćwiczenia dotyczące stóp. Mierzmy cukier kilka razy dziennie regularnie. Zapisujmy wyniki. Reagujmy, jeżeli wyniki odbiegają od ustaleń, które przyjęliśmy w trakcie regularnych wizyt u diabetologa. Drodzy Państwo, w miarę możliwości zmniejszmy swoją masę ciała. Pozwoli nam to dać oddech naszym stopom, prowadząc do ich mniejszego obciążenia. Skoro mówimy o obciążeniu, a w zasadzie odciążeniu, jest to kluczowy element, jeżeli chodzi o leczenie, szczególnie zlokalizowanych podeszwowo ran w obrębie stopy. To odciążenie można zapewnić różnymi metodami, od doboru odpowiedniego obuwia, indywidualnie dobranych wkładek ortopedycznych, poprzez całkowite odciążenie z użyciem sprzętu ortopedycznego, chociażby kule, balkoniki, wózek, ale też buty częściowo odbarczające stopę. Doświadczony specjalista zajmujący się leczeniem ran trudno gojących się w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej, działający razem z zespołem terapeutycznym, wykorzystujący nowoczesne metody leczenia, jest w stanie pomóc Państwu, a im szybciej do nich traficie, tym zmiany w obrębie stóp nie będą grozić poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.